Cześć, tu Patryk Gosztyła, drugi trener Wolej Wrocław. Zapraszamy na siatkarską lekcję WF-u. Tematem dzisiejszej lekcji będzie trening wzmacniający z ciężarem własnego ciała. W dzisiejszych zajęciach udział z nami weźmie Paula Słonecka, przyjmująca Wolej Wrocław oraz Agnieszka Adamek, libero. Uczeń splata ręce i zaczynamy krążyć nadgarstkami na różne płaszczyzny. To ćwiczenie wykonujemy około 30 sekund, a następnie przechodzimy do ćwiczenia ręce szeroko, krążenia przed ramionami na zewnątrz. Wykonujemy 15 takich powtórzeń i zmieniamy kierunek rotacji. Następne ćwiczenie. Uczeń wykonuje obszerne krążenia ramionami do przodu oraz do tyłu. Wykonujemy 15 powtórzeń w każdą stronę. Staramy się pamiętać o ściągniętych łopatkach. Ok. W następnym ćwiczeniu uczeń wykonuje krążenia biodrami w lewą oraz w prawą stronę. Wykonujemy 15 powtórzeń w jedną i 15 powtórzeń w drugą stronę. W następnym ćwiczeniu uczeń staje na szerokość ramion w lekkim rozkroku i wykonuje skłony do jednej i do drugiej nogi. Wykonujemy po 15 powtórzeń do każdej ze stron. W następnym ćwiczeniu uczeń wykonuje wykroki w przód z ramionami rozłożonymi na boki z rotacją tułowia. To ćwiczenie wykonujemy około minuty. Uczeń wykonuje wypady do boku, utrzymując ramiona przed sobą, pamiętając o tym, aby utrzymać proste plecy. Wykonujemy 10 takich powtórzeń w lewo oraz 10 powtórzeń w prawo. W następnym ćwiczeniu uczeń wykonuje skip A. Wykonuje go w miejscu przez 20 sekund, starając się w tym ćwiczeniu pamiętać o maksymalnej pracy rąk, wysoko kolana, stopy z obciągniętymi palcami, zadartymi palcami do góry. Uczeń wykonuje skip C w miejscu, również przez 20 sekund. Pamiętamy o dynamicznej pracy rąk. Pięty uderzają o pośladki. I następne ćwiczenie. Uczeń wykonuje potocznie zwane pajacyki. Wykonuje je przez 30 sekund. Następne ćwiczenia to są ćwiczenia kształtujące. Wykonujemy ćwiczenia jedno po drugim, bez przerwy w formie obwodu. Dopiero po wykonaniu jednej serii każdego ćwiczenia możemy zrobić sobie przerwę na odpoczynek. Uczeń powinien wykonać od 4 do 5 serii całego obwodu, natomiast przerwa powinna wynosić około 3 do 4 minut. Pierwszym ćwiczeniem będzie przysiad. Wykonujemy 10 powtórzeń. Uczeń ustawia stopy na szerokość bioder, ramiona unosi na wysokość barków,
utrzymuje ściągnięte łopatki oraz kciuki skierowane ku górze. Następnie bierze wdech i starając się utrzymać stabilną pozycję, wykonuje przysiad. Biodro powinno zejść minimum do linii kolan. Następne ćwiczenie, uginanie ramion w podporze. Uczeń ustawia się w podporze przodem, tułów oraz nogi tworzą jedną linię. Następnie biorąc wdech oraz napinając brzuch, wykonujemy ugięcie ramiona, zbliżając nasz tułów ku ziemi. Wykonujemy ruch odpychający, prostujemy ramiona. W przypadku, gdy ćwiczenie jest za trudne, możemy ustawić kolana na podłożu i tą samą zasadą wykonujemy ugięcia ramion. 10 powtórzeń. Następne ćwiczenie to jaskółka. Wykonujemy 6 do 8 powtórzeń na każdą nogę. Uczeń staje na jednej nodze, utrzymując stabilną postawę. Wykonuje pochylenie do przodu, jednocześnie sięgając nogą zakroczną, czyli ta, która nie ma kontaktu z podłożem, daleko za siebie. W następnym ćwiczeniu jest mostek biodrowy. W leżeniu na plecach uczeń ugina nogi w stawie kolanowym i podsuwa stopy pod siebie. Następnie robi wdech, napina mięśnie brzucha i unosi biodro ku górze. Zwracamy tutaj uwagę na to, aby pięty dotykały podłoża, palce zadarte do góry. Staramy się, aby udo z tułowiem tworzyły jedną linię. Wykonujemy 10 do 12 powtórzeń. Następne ćwiczenie na równowagę i stabilizację kolana, tak zwana wskazówka zegara. Wykonujemy 2 pełne obroty na każdą nogę. Uczeń ustawia pachołki w taki sposób, jak widać na nagraniu, aby utworzyły okrąg. Może wykorzystać książki lub zeszyty. Następnie wchodzi do środka, ustawia się na jednej nodze, drugą nogą stara się dosięgnąć każdego pachołka, pracując jak wskazówka zegara. Po każdym sięgnięciu do pachołka wracamy do pozycji początkowej. Okay. Następne ćwiczenie w podporze przodem, naprzemienne sięganie dłonią do przeciwległego barku, tak zwane tap to shoulder. Uczeń ustawia się w podporze przodem, jak widać. Następnie, starając się nie rotować całym tułowiem, sięga lewą dłonią do prawego barku i wraca do pozycji początkowej. Kolejne powtórzenie wykonuje w przeciwną stronę. 10 powtórzeń.